Dosłownie chwilę temu w internecie pojawił się trailer do Bendy and the Dark Revival, sequela do Bendy and the Ink Machine, na który raczej wszyscy fani serii bardzo czekają. Wobec tego w dzisiejszym filmie zajmiemy się analizą tego trailera i omówieniem wszystkiego, co mogliśmy w nim zobaczyć. Jak więc mam nadzieję, że dzisiaj będzie ciekawie. Nim zaczniemy, zostaw suba na kanale, a także kciuka w górę pod tym filmem. Wpadnij na mojego Instagrama, a także TikToka, wszystkie linki macie w opisie tego filmu, a tymczasem cóż, ja jestem Mondar i zapraszam was do oglądania. Wszystko zaczyna się od klasyfikacji wiekowej. W grze znajduje się dużo przemocy i krwi, więc pamiętajcie, jeżeli jesteście młodsi ode mnie, to w to nie grajcie. Taka rada ode mnie. Another late night, another crazy deadline. You can do this, Audrey. What was that? Audrey! What's wrong with me? Danger, children of the machine. For two. Więc wszystko zaczyna się od postaci Audrey, która właśnie animuje kolejny odcinek kreskówki o Bendym. Jednakże po chwili okazuje się, że coś jest nie tak. Wiesz, no jesteś w horrorze, pewnie przyszedł po ciebie jakiś tam niemiły gościu. O, on. On po ciebie przyszedł i wysłał cię do kartunowego, atramentowego świata, gdzie teraz spędzisz resztę gry. Ale wracając do samych początków. Te kilka pierwszych scen zwiastuna z całą pewnością prezentują początek gry, który to rozgrywa się w, powiedzmy, świecie rzeczywistym, ponieważ stylistycznie bardzo mocno różni się on od tego atramentowego świata, który jest bardzo charakterystyczny dla serii. Tak jak mówiłem, Audrey rysuje kolejne klatki do jakiejś animacji z Bendym, kiedy to nagle do studia ktoś przychodzi, a dokładnie jest nim ten jegomość, starszy mężczyzna bez oka. Na ten moment totalnie nie wiemy, kim on jest i w ogóle po co tu przyszedł. Tuż za nim z kolei znajduje się plakat reklamowy, Archgate Pictures prezentuje Joey Drew, człowiek i demon. Brzmi to jak jakiś film biograficzny na temat Joey'ego Drew, który miałby prezentować jego życie, w którym byłby geniuszem animacji i naprawdę świetnym w ogóle reżyserem i tak dalej, aczkolwiek również człowiekiem, który dopuścił się kilku nie do końca moralnych rzeczy. W innej analizie trailera na YouTubie dowiedziałem się, że Archgate to tak naprawdę studio filmowe, które zostało wspomniane w książkach z Bendym, a jego dyrektorem jest nikt inny jak Nathan Arch. Wobec tego ten ziomek może być Nathanem Archem, ale ja mam ku temu trochę inne zdanie, ale może. Następnie widzimy Audrey, która przeniosła się do kreskówkowego świata i jest kompletnie pokryta atramentem i wygląda jak każdy przeciętny bywalec z tego miejsca. I w tej chwili muszę powiedzieć, że jeżeli to nie jest prerenderowane, to grafika w tej grze totalnie wymiota. A jeżeli gra naprawdę będzie tak wyglądać, to serio widać tą pracę, która została w nią włożona przez te parę długich lat. Następnie widzimy kolejną atramentową postać, która jest jakby przybita do ściany. W niej znajduje się coś, co wygląda jak klucz albo coś. Klucz ten z całą pewnością będzie ręczną bronią Audrey i tak, kojarzy mi się trochę z Bioshockiem, ale to za chwilę trochę więcej skojarzeń się pojawi. W ogóle, propos Bioshocka. Ten sam ziomek wydaje się wyjęty z Bioshocka po prostu. Jakiś zupełnie losowy gość przybity do ściany, jeszcze za nim znajduje się napis Demon Follower. Wyznawca demona. Tak jest, budujmy lore tak, jak budował to Bioshock, że mieć tak genialną grę, jaką był Bioshock. To się nie uda, chłopaki, ale i tak gra może być super. Następnie widzimy kolejne pomieszczenie i Bendy'ego, Borysa i Edgara, The Butcher Gang. Tak jest, jeżeli to pomieszczenie przypomina wam jakiegoś miejsca z Bioshocka 2 albo 1, to nie wiem. For 211 days you've lived without the ink demon haunting. I banished him away. In return, I ask just a little favor. There is a stranger. Bring her to me. W tle słyszymy jakiś straszny, stary głos, który z całą pewnością należy do tego dziadka z początku, który to opowiada o przeprowadzaniu ponownie Ink Demona po 211-dniowej nieobecności, o ile ktoś nie przyprowadzi mu Audrey. Ponadto w tym samym momencie widzimy dwa plakaty, które mówią Relax. Człowiek, który zabił Ink Demona. Wilson zna twój cel. Owy Wilson to prawdopodobnie dziadek z początku. Oboje wyglądają
bardzo podobnie. Jeżeli ten Wilson zabił Ink Demona, to prawdopodobnie w tejże walce poniósł jakieś rany, dlatego dziadek nie ma oka. Ale być może prawdopodobnie go nie zabił, tylko jakoś uwięził czy coś i teraz może go uwolnić, albo i tak go zabił i po prostu może go wskrzesić. Wiecie, tytuł Bendy and the Dark Revival. Nie wiem, dowiemy się w dniu premiery. Następnie widzimy różne sceny akcji, a także różnorodnych przeciwników, których spotkamy na przestrzeni gry i wygląda to po prostu git i całkiem ciekawie. Ponadto do gry dodana zostanie możliwość wspinania się po ścianach, co będzie naprawdę super. Ponadto widzimy tutaj Butcher Gang i tak dalej, więc wszystko po staremu. Ponadto widzimy również proces ulepszania broni, co jak najbardziej jest bardzo, bardzo na miejscu. Jest to również bardzo, bardzo bioszokowe, ale tak... No co, przypomina mi gra Bioshocka. Tutaj widzimy postać zagubionego, czy też jednego z tych ziomków typu Lost One, które znamy z poprzedniej części, który dziękuje nam, jakby wydawał się nam pomagać, czy coś, albo to raczej my pomogliśmy jemu. Może jakieś sidequesty, czy coś w tym rodzaju. Byłoby to trochę dziwne jak na Bendiego, ale nie skreślajmy tego z góry, może będzie z tego coś ciekawego. Everything else, stay away from the Ink Demon. What's an Ink Demon? He likes to smile, and he kills anything that moves. W kolejnej części zwiastuna Audrey trzyma piłeczkę z napisem Bat Lewis, aczkolwiek taka postać chyba nigdy nie była wcześniej wspomniana w serii, w razie czego poprawcie mnie, ale chyba jest to coś nowego i być może postać ta będzie jakoś tam ważna dla fabuły. Następnie widzimy scenę, która rozgrywa się w jakimś, nie wiem, domku dla lalek czy czymś takim. Widzimy również mocno lalkowatą postać, która mówi, że praktycznie wszyscy tutaj albo nie mogą mówić, albo są kompletnie szaleni. A następnie widzimy jakby jakiś szpital psychiatryczny, czy coś takiego, a także właśnie osobę, która wydaje się być kompletnie szalona, jakaś mała dziewczynka. Znając życie, ma bladą skórę i czarne, długie włosy, więc strach dla wielu murowany. Tutaj powraca Alice Angel, która ponownie wydaje się pomagać Audrey. Fajnie, że wraca do fabuły. W międzyczasie słyszymy, jak ktoś radzi nam, byśmy unikali atramentowego demona, bowiem uśmiecha się i zabija wszystko, co tylko zobaczy. Następnie widzimy także jego cień i... będzie mocno z nim, coś mi się wydaje. Swoją drogą, Bendy także się tu pojawia. Here goes nothing. Później widzimy również jakby sekwencję ucieczki przed nim, jak zamykamy mu drzwi przed nosem i przytrzaskujemy mu rękę. Także kilka scen walki. Tak jak mówiłem, będziemy tutaj się nawalać z innymi, co będzie fajne. Widzimy kilkoro przeciwników, a także napis "Ona była czwarta", który do końca nie wiem, co może na ten moment znaczyć, ale pewnie dowiemy się w przyszłości. Widzimy również Alice nawalającą z Tommygana do czegoś, jak widać coś chyba się jej stało, a także scenę prezentującą mechanikę jakby z Assassin's Creed'a, gdzie możemy na kogoś zeskoczyć i w ten sposób go powalić. Git. Po czym widzimy logo Bendy and the Dark Revival, po czym małe cameo na koniec, mały Bendy. Bendy? Tak jest, mały słodki Bendy to najlepsza rzecz, jaką pokazał ten trailer, mówię wam. I jak się okazuje, gra wychodzi 15 listopada 2022 roku. Trochę późno dali nam ten trailer, sądziłem, że... po trailerze będziemy musieli czekać jakieś 3 miesiące, aż gra się pojawi, a tutaj mamy dość miłe zaskoczenie. Więc jeżeli ten materiał wam się spodoba i będziecie chcieli więcej filmów z Bendiego, kiedy już gra wyjdzie, jakieś wyjaśnienie fabuły i tak dalej, to piszcie o tym w komentarzach, zostawiajcie kciuki w górę pod tym filmem, a pomyślimy i coś takiego na pewno się pojawi, jak tylko będziecie na to chętni. Tymczasem wydajcie znać, jak podobał się trailer i co wy o tym wszystkim sądzicie. Czy czekacie na Bendy and the Dark Revival?
A także czy po tym trailerze uważacie, że warto było tyle czekać? Dajcie coś o tym w komentarzach na dole. Tymczasem ja będę się powoli z wami żegnał. Dzięki za oglądanie, stawcie suba na kanale, jak jesteście tutaj nowi, a także kciuka w górę pod tym materiałem. Podnieście na mojego Instagrama i TikToka, wszystkie linki macie w opisie, a tymczasem my słyszymy się w kolejnych filmach. New Reach, trzymajcie się, cześć!